dzisiejszym wydaniu powiemy o projekcie Parku Pokoju na osiedlu Chemików. Będziemy z kamerą w sportowej szkole nr 8. Porozmawiamy o otwarciu w Nowym Jorku wystawy o historii obozu Auschwitz. Pokażemy uroczystość 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Przypomnimy o dotacjach na wymianę pieców, a także zobaczymy relacje ze święta 3 maja i Jarmarku Kasztelańskiego. Pas zieleni izolacyjnej dawnych zakładów chemicznych pomiędzy ulicami Słowackiego, Dąbrowskiego i Tysiąclecia miasto chce zamienić w Park Pokoju. Ma już gotowy projekt budowlany oraz wymagane pozwolenia. Na jego urządzenie potrzeba ponad 8 milionów złotych. Miasto liczyło na środki unijne w wysokości 6,5 miliona złotych. Jednak Zarząd Województwa Małopolskiego nie przyznał miastu dofinansowania. W tej sytuacji będzie musiało w całości sfinansować inwestycje. Pomimo przejścia wszystkich etapów konkursu na realizację budowy tego parku, uzyskania bardzo dobrych ocen ekspertów, nowy zarząd województwa małopolskiego, który składa się wyłącznie z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, podjął decyzję o nieprzyznaniu środków właśnie na realizację tego zadania, choć ilość punktów, którą mieliśmy informację wcześniej, wskazywała na to, że powinniśmy to dofinansowanie dostać. Dla nas jest to decyzja niezrozumiała, krzywdząca zarówno miasto, ale myślę przede wszystkim mieszkańców Oświęcimia, gdyż mieszkańcy Oświęcimia oczekują na realizację tego parku. I tak dobra zmiana dotarła do Oświęcimia i zapowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że nie będą finansowane miasta, w których oni nie rządzą, została zrealizowana w Oświęcimiu. Mam nadzieję, że mieszkańcy Oświęcimia to odpowiednio ocenią. Projekt strefy zabaw i rekreacji obejmuje wyburzenie świetlicy i urządzenie placu zabaw dla maluchów i starszych. Przebudowana będzie też znajdująca się nieopodal górka, tak zwany wieloryb. W części spacerowo-rekreacyjnej nowością będzie staw. Całość zostanie uzupełniona o nowe ścieżki spacerowe i rowerowe. Ławki, stojaki na rowery, oświetlenie i zieleń parkową. Na najbliższe posiedzenie Rady Miasta wystąpię z projektem uchwały, który pozwoli zapewnić to finansowanie tejże inwestycji ze środków własnych. Niestety będziemy musieli to zrealizować z budżetu miasta Oświęcim. Myślę, że to jest tak ważne zadanie, które jednak przekona radnych do tego, żeby je ująć w budżecie. Będziemy chcieli je zrealizować w latach 2019, rozpocząć w drugiej połowie tego roku i zakończyć w roku 2021. Mam nadzieję, że już w czerwcu 2021 będziemy mogli korzystać z tego parku. Bardzo ważne jest także to, że będzie realizowane w roku 2020 przedsięwzięcie, jakim jest modernizacja ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Chemików i to zadanie wspólnie miasto i powiat zrealizuje. Także pozwoli to cały ten przestrzeń prawie 7 hektarów właśnie uporządkować, stworzyć odpowiednią przestrzeń, która będzie służyła mieszkańcom, dzieciom w tym obszarze, bo jak widzimy tutaj za nami mamy plac zabaw i w tej nowej wersji powstaną dwa place zabaw, jeden dla dzieci młodszych, jeden drugi dla dzieci starszych i na pewno stanie się to bardzo ciekawy, atrakcyjny właśnie przestrzeń i teren dla mieszkańców Oświęcimia i naszych gości. I mimo destrukcji politycznej niektórych osób z województwa małopolskiego, myślę, że ostatecznie uda nam się to zrealizować. Od nowego roku szkolnego 2019-2020 Szkoła Podstawowa z oddziałami sportowymi nr 8 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu przekształci się w Szkołę Podstawową Sportową z oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to konsekwencja przyjętej uchwały na kwietniowej sesji Rady Miasta i działań miasta w zakresie reorganizacji sieci szkół. Co zmieni ta decyzja w życiu szkoły i uczniów, pytamy dyrektor placówki Elżbietę Majer. To jest zmiana, która powoduje, że od 1 września nie będziemy mieli obwodu, będziemy prowadzili wyłącznie oddziały sportowe, które będą odbywały szkolenie sportowe w zakresie pływania, jazdy figurowej na lodzie, tenisa ziemnego i piłki nożnej. Przyjmujemy dzieci z różnych stron, nawet Polski, dlatego że na poziomie klasy siódmej prowadzimy od 2017 roku szkolenie w zakresie mistrzostwa sportowego i tutaj zwłaszcza młodzi pływacy przybywają do nas z różnych okolic, z Zakopanego, Częstochowy, nawet Łodzi.
Po Madrycie przyszedł czas na Nowy Jork. W Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku odbyła się oficjalna inauguracja wystawy Auschwitz nie tak dawno, nie tak daleko, przygotowana przez Muzeum Auschwitz i hiszpańską firmę Musealia. To pierwsza prezentacja tej ekspozycji w Stanach Zjednoczonych. Odwiedzający będą mogli ją oglądać od 8 maja 2019 roku do 3 stycznia 2020 roku. W otwarciu obok dyplomatów, przedstawicieli świata kultury, a także dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wziął także udział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Bardzo ważne jest, że w tej prestiżowej wystawie, która ma miejsce właśnie w Muzeum Historii Żydów w Nowym Jorku, zawarta jest historia naszego miasta, zawarta jest także historia tych 8 wieków, bogatej historii Oświęcimia. Kontekst tejże wystawy, oczywiście związany ściśle z tragicznymi latami, związany z II wojną światową, funkcjonowaniem obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ale także myślę, że z tej wystawy wynika przesłanie dla nas wszystkich związanych z budowaniem lepszego świata, z działaniami na rzecz pokoju, edukacji, praw człowieka, które powinny tworzyć warunki do tego, żebyśmy wszyscy tutaj odpowiadali za naszą przyszłość, za przyszłość i nas samych, ale następnych pokoleń także. Ekspozycja skupia się na Auschwitz nie tylko jako autentycznej przestrzeni największego udokumentowanego masowego mordu w historii ludzkości, ale też jako symbolu bezgranicznego wyrazu nienawiści i ludzkiego okrucieństwa. W Nowym Jorku prezentowanych jest ponad 700 oryginalnych obiektów. Publiczność w Stanach Zjednoczonych może zobaczyć kilkaset przedmiotów pochodzących z Muzeum Auschwitz. To m.in. osobiste rzeczy należące do ofiar, jak walizki, okulary czy buty. Pokazane zostaną także betonowe słupy, stanowiące część ogrodzenia obozu Auschwitz, fragmenty oryginalnego baraku dla więźniów obozu Auschwitz III Monowitz, biurko oraz inne przedmioty należące do pierwszego i najdłużej sprawującego swoją funkcję komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hessa. Maska gazowa wykorzystywana przez SS, litografia przedstawiająca twarz więźnia autorstwa Pabla Picassa oraz oryginalny wagon towarowy niemieckiej produkcji Model 2, wykorzystywany przy deportowaniu Żydów do gett i obozów zagłady na terenie okupowanej Polski. Na wystawie Auschwitz, która jest właśnie prezentowana w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku, znajduje się 5 obiektów, które pochodzą z kolekcji Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu. Są to obiekty unikalne, pochodzące z Wielkiej Synagogi, fragmenty żyrandoli, które zostały w 2004 roku odkryte podczas prac archeologicznych na jej terenie. Ważnym aspektem tej wystawy jest to, że pokazuje ona historię tego przedwojennego chrześcijańsko-żydowskiego Oświęcimia. Jest tu nie tylko wątek Wielkiej Synagogi wyeksponowany, ale też pokazane są losy kilku żydowskich rodzin, w tym rodziny Haberfeldów, są oryginalne przedmioty, zdjęcia, które pokazują też ten aspekt żydowskiej przeszłości Oświęcimia. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla odbiorcy za granicą, bo jakby to pokazuje i wyjaśnia ten istotny kontekst, prawda? Jakby tutaj mówimy, oglądając tą wystawę, odwiedzający jasno widzi, że ta historia miasta nie zaczęła się wraz z utworzeniem przez Niemców obozu Auschwitz, tylko zaczęła się dużo wcześniej i było to miasto, które nazywało się Oświęcim, albo też Oświęcim, jak mówili w języku jidysz żydowscy mieszkańcy miasta, więc to jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ jakby rozdziela te dwie historie, prawda? Auschwitz jako historię obozu koncentracyjnego i zagłady od Oświęcimia, od historii miasta. Jest to też dla nas miejsce szczególne z tego względu, że Muzeum Żydowskie od wielu lat jest stowarzyszone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku, a tutaj właśnie ta wystawa będzie gościła przez, no myślę, że najbliższych kilka lat. Oprócz też obiektów, które znajdują się czy pochodzą z kolekcji Muzeum Żydowskiego, a dotyczą tego aspektu historii przedwojennej społeczności żydowskiej, to warto też wspomnieć tutaj o kolekcji artefaktów należących do Mirosława Ganobisa. Są to na przykład oryginalne meble z
z biura Alfonsa Haberfelda. Jest też właśnie historia ich rodziny zaprezentowana na wystawie. Są też przykłady różnych przedmiotów, które głównie butelki, które produkowane były właśnie w fabryce Haberfelda. No i myślę, że wyjątkowa, unikalna tablica, która informowała kilkadziesiąt lat temu o tym, że znajdujemy się na terenie Auschwitz. Taka nazwa za czasów II wojny światowej funkcjonowała. Myślę, że jest to zupełnie unikalny też przedmiot. Wystawa Auschwitz nie tak dawno, nie tak daleko powstała we współpracy Muzealia oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Kuratorami tej wyjątkowej ekspozycji są międzynarodowej klasy eksperci dr Robert Jan van Pelt, dr Michael Berenbaum i Paul Salmons, którzy ściśle współpracowali z historykami i kuratorami z Centrum Badań Muzeum Auschwitz z dr Piotrem Setkiewiczem na czele. 8 maja w samo południe władze miasta, powiatu, gminy, instytucje kultury, kombatanci, młodzież uczcili pamięć ofiar w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej, składając kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. Delegacje przeszły również na cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty pod pomnikami żołnierzy polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i żołnierzy polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 roku. Przypominamy, że osoby, które ogrzewają domy piecami pozaklasowymi, mają czas na ich wymianę do 2022 roku. Jeśli zdecydują się zastąpić je piecami węglowymi nowszej generacji, np. niskoemisyjne z podajnikiem automatycznym, kotły na biomasę z podajnikiem automatycznym oraz kotły zgazowujące paliwo, to muszą liczyć się z tym, że każdego roku aż do 2022 dotacja będzie zmniejszana o kolejny 1000 zł. W tym roku proponowana dotacja wynosi 4000 zł. W kolejnym będzie to 3000 zł, a w następnym 2000 zł, a w 2022 roku już tylko 1000 zł. W sytuacji, gdy wnioskodawcy wystąpią o udzielenie dotacji do 31 lipca danego roku, a wnioski nie zostaną zrealizowane z powodu braku pieniędzy w budżecie miasta, wówczas przejdą na kolejny rok z zachowaniem kwoty dotacji z roku, w którym wniosek był złożony. Z kolei, gdy wniosek wpłynie do urzędu po 31 lipca danego roku, to dotacja będzie wypłacana na zasadach obowiązujących w następnym roku. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o dotację, rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji odbywać się będzie na podstawie nowych wniosków. Zasady dopłaty do pieców gazowych, olejowych, elektrycznych, ciepła, fotowoltaiki, podłączenia do sieci ciepłowniczej pozostają bez zmian. Zimno i deszcz nie przeszkodziły miłośnikom dziejów Oświęcimia w dobrej zabawie. Podczas jubileuszowego 10. Jarmarku Kasztelańskiego Oświęcimianie mogli zapoznać się z najciekawszymi okresami naszej historii. Pokazy i działania historyczne zaprezentowała grupa rekonstruktorów Sarmata oraz inne grupy odtwarzające czasy od XIV do początku XX wieku. My staramy się właśnie pokazać, że historia potrafi być piękna, a najlepiej ją pokazać, jeśli człowiek sam weźmie do ręki szablę, zobaczy, jak się walczyło, jak się ubierano, jak strzelano. Zauważyliśmy, że to gra, to łapie, ludzie chętnie na takie pokazy przychodzą. Na bulwarach nad Sołą spotykali rycerstwo zaciężne i konne, szlachecką kompanię, husarię, muszkieterów i halabardników, legiony oraz Wojsko Polskie, a także od twórców rzemiosła dawnego. Jedno z ciekawostek, które na pewno dla Państwa chętnie prezentuje, to właśnie spotkanie również z grupami konnymi, które przedstawiają na bulwarach pokazy grup konnych, pokazy rycerstwa i zaciężnych rycerzy z XVII-XVIII wieku. Warto zobaczyć, bo kolorowa i ciekawa historia, która również odbiła ślad w historii naszego miasta. Z kolei w czasy wiktoriańskie przeniósł odwiedzających Muzeum Zamek Klub Miłośników Sportów Wiktoriańskich Madame Chantberry, kostiumologia i krawiectwo artystyczne z zaprzyjaźnioną grupą słowackich rekonstruktorów sportów dawnych. Trzeba dużo wiedzy, trzeba nie tylko wiedzieć o ubiorach. Zresztą wszyscy rekonstruktorzy wykonują swoje ubiory sami, więc jest tu bardzo dużo wiedzy potrzebne do przygotowania ubioru, ale też dużo
wiedzy z dziedziny obyczajów i ogólnej historii Europy. Na rynku głównym odbywał się jarmark pełen smakołyków, przekąsek rękodzielniczych i artystycznych wyrobów, ciekawych historycznych stoisk oraz zdrowych ekoproduktów. Na scenie można było zobaczyć spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie, opowieści wagantów, pokazy rekonstruktorów oraz koncert zespołu folkowego White Garden. Nieco lepsza pogoda towarzyszyła oświęcimianom, którzy 3 maja przyszli na plac Kościuszki, by wspólnie uczcić 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Było biało-czerwono i radośnie. Najpierw odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny od mieszkańców Oświęcimia w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Później na placu Kościuszki w hołdzie twórcom Konstytucji składano wieńce i kwiaty. W tym dniu na rynku czynne było stoisko patriotyczne. Po południu obok kolarskich emocji w związku ze startem z rynku 3. etapu karpackiego wyścigu kurierów było też wiele atrakcji związanych z tą dyscypliną sportu, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.